Ponad 30 lokalnych przedsiębiorców uczestniczyło w spotkaniu na temat funduszu pożyczkowego Jeremy oraz wsparcia dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020, zorganizowanego w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu NYSA. Tak naprawdę chcemy rozpocząć cykl spotkań, które będą skierowane do przedsiębiorców. Chcemy pokazywać im dodatkowe źródła wsparcia dla działalności, którą prowadzą. Oczywiście miasto też prowadzi takie aktualnie rozważania nad tym, jak można wesprzeć ich funkcjonowanie na terenie gminy, ale oprócz tego takim najważniejszym, największym wsparciem będą środki pochodzące z Unii Europejskiej, a także wprost wpisane w mechanizmie Jeremy. To są pożyczki nisko oprocentowane i chcemy zapoznać dzisiaj przedsiębiorców o możliwości uzyskania takiej pożyczki kredytu, która mogłaby wesprzeć ich funkcjonowanie. Szczegóły związane z funduszem Jeremy oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego przedstawiła Joanna Milczarz, specjalistka z Agencji Rozwoju Regionalnego Arlek SA, która przekazała najważniejsze informacje dotyczące pozyskania nisko oprocentowanych pożyczek. Jeremy jest to mechanizm finansowy, który został tak jakby wydzielony ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Mechanizm zwrotny, który ma na celu pomoc i udzielenie wsparcia nie w instrumencie dotacyjnym, który jest najbardziej taki rozpowszechniony i no, najbardziej cieszy się dużym zainteresowaniem. Instrument zwrotny pożyczkowy oparty o pomoc de minimis, czyli są to środki nisko oprocentowane, nieobarczone żadnymi kosztami, które pomagają sfinansować inwestycje, które nie dało rady, czy przedsiębiorcy nie mogli uzyskać wsparcia w ramach działań dotacyjnych. Wsparcie z tego funduszu można pozyskać na finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także zakup wyposażenia lub środka transportu oraz na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy. Udział w konsultacjach, które odbyły się w Jaworze, był bezpłatny. Państwo nam na rachunku pokazać, że mają 10%, jeżeli biorą...